To miejsce od wieków jest zamknięte. A ochrona? Nie ma. Byłem to już z 5 razy. Miss Vickers, umówiliśmy się na 600, ale... Jak znajdziemy, czego szukam, to pogadamy. Weź to. A nie mówiłem? Spokojnie. Mam. Chodźmy. Niech pani zaczeka. Pospiesz się. Uciekajmy. Pomocy. Franco? Czynnik psi. Kryptozoologia zawsze mnie fascynowała. To nauka o dziwnych, często mitycznych zwierzętach, które przetrwały na niedostępnych obszarach. Czy to możliwe, aby nieznane zwierzę kryło się w centrum miasta? Vickers uważa się za ornitologa, ale to zwykła przemytniczka. Ile jej zapłaciliśmy? $74,000. Niezła cena za szczura ze skrzydłami. To gołąb. Gołąb wędrowny. Wymarły w 1914. Gołąb nie z tego świata. To na pewno tutaj? To tu Vickers go znalazła. Niewykluczone, że kilka z tych gołębi mogło tu przetrwać. To centrum miasta. Czemu to miejsce jest w takiej ruinie? Zapytajmy właściciela, jak tu dotrzeć. Nie wiem, czemu się spóźnia. Był chętny do współpracy. Porozmawiajmy o gołębiach. Panie Stevenson? Hello. L.Q. Cooper, a to Matt Prager. Nie wiem, czemu nikt wcześniej nie dzwonił, ale... Dowiedziałem się o nich dopiero po śmierci ojca. O gołębiach? O robotnikach. Wie pan o nich, prawda? O czym pan mówi? To dlatego pan dzwonił.
Wszystko panom pokażę. Tak będzie najlepiej, muszę to zrobić. Dobrze się pan czuje? Wyśmienicie. Chodźmy. Hej! Odkryliśmy gniazdo ptaków, które uznano za wymarłe. Śledztwo skomplikowała nagła śmierć naszego informatora Dereka Stevensona. Autopsję przeprowadzi dr Claire Davison. Czekamy na przyjazd wozu laboratoryjnego. Wchodzimy na teren fabryki Stevensona, by zdobyć nowe okazy gatunku dla doktora Coopera. Derek Stevenson, biały mężczyzna, lat 24, stopy przebarwione, prawie czarne. Pierwszy palec lewej stopy amputowany, rana dobrze się zagoiła. Przystojniak z pana. Jeśli to zawał serca, to w wyniku wady wrodzonej. Obecni przy zgonie twierdzą, że Denat kaszlał. Śluz w nozdrzach. Ślady krwi. Krew w jamie ustnej. Zmarł tak szybko, że nie zdążył połknąć. Pokrójmy go. Co robi Lindsay? Zbiera dane środowiskowe. Jak tam? Zobacz. Wibracje magnetyczne, bardzo silne. Stoimy na wielkim magnesie. Możliwe, że to skład złomu lub złoże magnetytu. Płuca pełne są pienistego płynu i krwi. Zmiany patologiczne w tkance płucnej. Niedobrze. Farba? Albo krew. Stevenson zmarł na Hiszpankę. Przyjedź tu. Jestem objęta kwarantanną. Przekażę materiał do laboratorium, by stworzyli szczepionkę. Pomoże ona tylko tym, którzy nie zostali jeszcze zainfekowani. Mówi, że to grypa hiszpańska. Ostatni raz słyszano o niej w 1919. To tylko grypa. Epidemia grypy z 1918 pochłonęła 40 milionów ofiar. To więcej niż pierwsza wojna światowa. Jak ją zatrzymano? Sama zniknęła, równie tajemniczo jak się pojawiła. Aż do dziś. Byliśmy w bezpośrednim kontakcie ze Stevensonem. A ja z wami. Jesteśmy nosicielami. Wielu pracowników szpitali i członków rodzin nigdy nie zapadło na chorobę. Inni nie mieli poważniejszych objawów. W przeciwieństwie do innych rodzajów grypy, ta uderza głównie w młodych ludzi. To wirus, więc nic nie da się zrobić. Musimy przejść kwarantannę. Derek Stevenson był ostatnim członkiem rodziny. Mam spotkanie z wykonawcą jego testamentu, Lisą Denning. Pełni też funkcję dyrektora firmy. Kiedy się spotykacie? Za pół godziny. To dziwne. Firma W.K. Stevenson i synowie produkuje ponoć ręcznie robione biurka i krzesła. Tutaj nic się nie dzieje. Odzywaj się. Uważajcie na siebie. Dzięki, Pete. To nie należy do moich obowiązków. Wygląda nieźle jak na...